Panie profesorze, jesteśmy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę nam powiedzieć, co się wczoraj stało? Wczoraj, wie pan, po prostu było przesłuchanie pana prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie jego udziału w działaniach tajnych służb WSI w Polsce, które pan Wojciech Sumliński wytoczył w sprawie, ale jednocześnie zażądał jako jedna świadka przesłuchania prezydenta obecnego Komorowskiego. I powiem panu, że byłam zdumiona, kiedy wczoraj były głosowania, wczoraj czy przedwczoraj, we czwartek, kiedy we czwartek były, czy we środę, już nie pamiętam, głosowania w Sejmie i głosowania były od godziny koło 9 do godziny do 2 przewidziane w nocy nad budżetem, nie wolno wyjść z sali. Wszyscy tu posłowie przynoszą z niej, ten przynosi kawę na kubeczku, ten jakąś herbatę, ten herbatniki, ten czekoladki, ktoś, ten sałatki, ten jakieś inne tam kanapki. Ja również wzięłam, ponieważ mam, no ściska mnie żołądek, ja muszę po prostu zjeść i kupiłam sobie kanapkę. Kanapkę zjadłam wcześniej, ale siedząc już na sali, a jeszcze nie było, chodzą ludzie, jedzą sobie, rozmawiają i potem w trakcie już obrad, zjadłam, po prostu zaczęłam jeść sałatkę, bo ściskał mnie żołądek. No. I wówczas na trybunę wszedł Rozenek z ruchu Palikota i właśnie zaczął mówić, że ja tu robię wielkie żarcie, że ja tutaj sztućce, no po prostu po chamsku się tak zaczął odzywać, że mam te sztućce zabrać i tak dalej. Ja nie miałam żadnej sztućcy, po prostu plastikowe małe pudełeczko z plastikowym widelczykiem i pochylałam się nad ławką, żeby trochę tej sałaty zjeść. I oczywiście pierwsze bluzgi, oczywiście rechot z tamtej strony sali, potem już komentarze chamskie pana marszałka Sikorskiego, no co ja wstałam, powiedziałam, że mi zwraca uwagi, bo sam pije coś i donoszą mu bez przerwy i właśnie pytam się, co on takiego pije, tak? I nie, żeby nie zwracał mi uwagi. Potem wchodzi Palikot, mówi, żeby mnie wykluczyć z sali obrad, ponieważ ja żarcie, żre i tam coś takiego, na co ja poprosiłam o głos i prosiłam marszałka, żeby interweniował i żeby po prostu przywrócił porządek i nie dopuszczał do obrażania mnie. I potem oczywiście, ponieważ to było, oni rechotali, chamsko się odzywali, wszedł na trybunę pan premier Kaczyński i powiedział marszałkowi, żeby przywrócił lewą stronę do sali. Na to usłyszał z tamtej strony chamskie odzywki, kurduplu jeden i gorsze. Na co właśnie bardzo tak z refleksem odpowiedział, że no nie jest najniższy, bo najniższą osobą, czy jeszcze niższą, to jest u was jeden z profesorów. Chodziło o Iwińskiego, którego jest jeszcze niższy parę centymetrów tam, czy dwa, czy trzy. I oczywiście odpowiadał tym ogólny rechot. Sikorski nie zwrócił uwagi. Ja oczywiście jeszcze wcześniej powiedziałam, że on nie wykonuje swoich funkcji, że jest bardzo stronniczy i nie tego. No i potem oczywiście to było w ten dzień, kiedy było przesłuchanie właśnie w przeddzień. I ja dowiaduję się potem już wczoraj, dzisiaj też, wszystkie media, wszystkie gazety, wszystkie stacje, nikt nie informuje, jak była informacja o tym, że był przesłuchiwany Komorowski, to była informacja właśnie taka, że był w sądzie, że w ogóle proszę bardzo, widzicie i tak dalej, tylko że on nie był, tylko sąd do niego przyjechał, do jego pałacu. Natomiast wszystkie media, wszystkie audycje, wszyscy przedstawiciele, rzecznicy wszystkich partii, prezydenta, premiera, jak Pawłowicz mogła jeść sałatkę w Sejmie i oczywiście zalane wszystkie portale internetowe, najbardziej wulgarnymi, chamskimi pod moim adresem docinkami. Żre, chamica, to tylko są najłagodniejsze, tam na K, na P, właściwie jedni to no, zabić, mnie trzeba oczywiście za zjedzenie sałatki, więc za jedzenie sałatki, to jest oczywiste, tutaj jest rzecz taka, że tu jedzą posłowie, bo nie da się, jakieś długie głosowanie, nie wolno wyjść, po prostu jedzą, nikt nie robi z tego ostentacji, ale czasem trzeba. I chodziło o to, żeby przykryć, to jak widać było Sikorski z Palikotem, już jak Palikot się fatygował, chodziło o przykrycie po prostu afera pani poseł Pawłowicz, która w nocy zjadła w Sejmie sałatkę, która miała przykryć właśnie w aferę prezydenta Komorowskiego, który, jak wszyscy mówią, bardzo się denerwował. I wsłuchujmy się, ponieważ tak wielka była nagonka na mnie, to znaczy, że tak wielka rzecz jest do ukrycia. I dlatego bardzo proszę i sugeruję, żeby odsłuchiwać wszystko, co ma do powiedzenia pan Sumliński i stacje, które transmitowały, a przede wszystkim Telewizja Republika.